akwarela, która musi być zrobiona. I to też w książce wyjaśniamy bardzo mocno, od czego zacząć, na podstawie dobrej bazy. Jak powąchacie, schylicie się nad tym naczyniem, to jest dobry rosół rybny. Nie ma dobrej zupy rybnej bez dobrego rosołu. Ten rosół wcześniej przygotowany dla Was i ładnie cytrusowo pachnie z dwóch powodów. Ponieważ mamy w środku liście limonki, które w całości gotujemy. I również trawę cytrynową, którą też w całości, żeby ją później łatwo można było wyjąć. Takie rzeczy po prostu zostawiamy w zupie. I teraz chciałbym, żebyście wszyscy za moment włączyli tę zupę, ale zanim o zupie włączenie, to też przygotujecie składniki. Jedna osoba będzie kroiła jedną rzecz, drugą, tak żeby to w miarę sprawnie poszło. Na razie nie kroicie. Obserwujecie ekran, obserwujecie blisko deskę. Kolega pokazuje bardzo blisko deskę. Goni. Wycinamy gniazda nasienne, bo one są bardzo miękkie i nie są nam potrzebne. Proponuję taką cukinię pokroić w ładną kostkę, czyli wzdłuż na pół. I następnie grubą kosteczkę. Będziemy mieli cukinię pokrojoną. Będę Was prosił, żebyśmy pokroili groszek cukrowy. Nieco grubiej. Czyli pod dużym skosem. I tak naprawdę to będzie wszystko, poza jeszcze kolendrą, którą też trzeba drobno posiekać. Czyli groszek cukrowy, cukinia, włączamy garnuszki z rosołem i garnuszki doprawiamy mlekiem kokosowym, które stoi u Was na stołach w małych miskach. Mała miska z takim gęstym płynem to jest mleko kokosowe z boczku, więc będziemy mogli doprawiać. Trzy rzeczy na każdej desce. Jak będziemy mieli pokrojone te trzy rzeczy, zajmiemy się kolejnymi czynnościami. Nie wrzucamy warzyw. Dlaczego? Wrzucimy cukinię jako pierwszą, ale dopiero jak baza będzie doprawiona i mlekiem kokosowym, solą, ewentualnie troszkę pieprzem, ostrą papryczką, którą pokroicie. Ale to dopiero za chwilę. Jak zrobicie dobrą bazę, czyli dodacie mleko kokosowe, 2-3 łyżki na początek, nie więcej. Nie dodajcie jeszcze raz, ręce na bok. Jak ja tam zaraz się przejdę? A zobacz, jak się chowam, ja tam za koleżankę. Ja nie brałam. Ja? Nie brałam w ogóle. 2-3 łyżki mleka kokosowego do zupy. Sprawdzicie sól, pieprz, troszkę soku z cytryny, czy jest ok. Jak Wam pasuje, poprosicie mnie albo Grzegorza, albo Dorotkę, żebyśmy spróbowali i wtedy dodacie cukinię i powoli ją będziemy blanszować. Jak cukinia będzie na pół ugotowana, dodajemy groszek cukrowy, który musi być dodany w ostatniej chwili i rybę, poproszę tę rybę. I tym się zajmiecie za moment, ponieważ macie ładne kawałki łososia pokrojonego, żeby go zamarynować. W prosty sposób. A zapamiętać trzeba tylko to, że nie dodajemy żadnej soli. Świeża kolendra, albo świeża matka pietruszki, albo świeża bazylia, troszkę pieprzu, troszkę ostrej papryki i oliwa. Żadnej soli. Macie trzy składniki na stole, których trzeba użyć, żeby zupę doprawić. Oprócz tego, że ona ma mocno rybny smak, jest sos sojowy, kilka kropel. Sos rybny, jakby ktoś potrzebował mocniejszej bazy, nie mówię, że to jest złe, to jest zupełnie inna forma doprawiania i trochę sosu ostrygowego. Chciałbym, żebyście Wy się pobawili tymi aromatami, doprawiając, bo dlatego mówię, 3 łyżki mleka doprawiamy, za każdym razem próbujemy, zagotowujemy, jest ok dla mnie, albo nie jest. Albo pytacie, albo robicie sami. Rybę, jak zamarynujecie, dodamy dopiero przed podaniem. Znaczy ryba będzie musiała leżeć w zupie nie dłużej niż minutę w gorącej zupie i wtedy ją wydamy. Nie wolno wtedy mieszać. Ja muszę to obserwować, bo chcę, żebyście zjedli dobrą zupkę. Natomiast teraz doprawię. Dlatego też tak, sosy wszystkie, które macie, są bardzo słone. Czy sos sojowy na pewno, sos ostrygowy. Sos rybny może nie, a mniej, ale trzeba uważać z solą. Także soli w ogóle nie dodajcie. Sól dodamy na samym końcu, już łapiecie aromat. Sól to proteza smaku. Jeżeli coś doprawiacie solą, nie czujecie żadnego aromatu. Ja chcę, żebyście najpierw poczuli aromat, a dopiero później będziemy doprawiać. I teraz słuchamy. Wszyscy macie wrzucone pomidory, wszyscy macie wrzucone mleko kokosowe. Zupa pachnie. Zupa się musi zagotować, żeby te aromaty się dobrze przegryzły. Spróbujcie doprawić ją tymi sosami i ryba. Rybę, jeżeli już wszyscy tak samo zamarynowaną, marynujemy w odrobinie sosu ostrygowego, to jest jedna z tych buteleczek, kolendrze i oliwie. Nic więcej.
Polędra i oliwa. Nie, to tutaj? To ryby. Ostrożnie z tym. To jest. Czekaj, to do tego miałeś polędra. Tak. Polędrze jeszcze. Sos. Mam zdanie polędra. I teraz weź wsadź to rękę. I wymieszaj. A nie uchał? Ręka jest najprzyjemniejsza. Rękawiczka? Nie będzie śmierdzieć. Pachnie? Musi pachnieć.